Wyszły już 4 sezony Akademii, więc mam dość materiału, żeby zrobić ten ranking. Przedstawiam Wam moją osobistą listę najlepszych starć w Boku no Hero Academia. Klasyfikacja jest subiektywna, więc liczcie się z tym, że może na niej nie znaleźć się Wasza ulubiona walka. Zaczynajmy! Miejsce 10. Mirio Togata kontra cała klasa pierwsza A. Startujemy od przyjacielskiego sparingu. Ta walka ma naprawdę przednią choreografię. Wszyscy z pierwszej A rzucają się na trzecioklasistę, a ten robi ich jak chce. Pomimo liczebnej przewagi, zwycięstwo Mirio jest miażdżące. Oto siła doświadczenia. Właśnie dlatego należy szanować swoich senpajów. No i spójrzcie na ten seksowny sześciopak. Miejsce 9. Uraraka kontra Bakugo. Zanim miało dojść do tego pojedynku, miałem wątpliwości, czy chcę go oglądać. Byłem przekonany, że Bakugo wytrze Uraraką podłogę, ale dziewczyna nie zamierzała stanie sprzedać skóry. Pomimo, że dar Ochako nie ma zastosowań czysto ofensywnych, podjęła wyzwanie, wykorzystując efekty uboczne daru Kackiego przeciwko niemu samemu. To była dobra bitwa. Miejsce 8. Midoriya kontra Overhaul. Po tej walce czułem mały niedosyt, ale i tak była ona widowiskowa. Tym razem Deku musiał stawić czoła przeciwnikowi, który nie tylko jest łotrem, nie tylko nie ma żadnych zasad moralnych, ale również nieustannie ewoluuje podczas starcia. A kto nie biegnie, zostaje w tyle i ginie. Izuku musiał wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i osiągnąć poziom wcześniej dla niego nieosiągalny. W tym pojedynku przekroczono kilka granic. Miejsce 7. Ida, Midoriya i Todoroki kontra Stain. Graliście kiedyś w CS-a z gościem, który przepykał w to ponad 500 godzin? Do tego można porównać bój ze Stainem. Trójka żółtodziobów staje naprzeciwko wyszkolonego i obytego z bronią psychopaty. Początkowo sytuacja wygląda wręcz tragicznie, ale dzięki współpracy, ważne, współpracy, nie sile przyjaźni. Chłopaki stawiają czoła łotrowi i wychodzą zwycięsko z batalii. Miejsce 6. All Might kontra Nomu. Pierwsze poważne starcie Toshinoriego, które przyszło nam oglądać. Można je streścić w następującym zdaniu. Jeśli brutalna siła nie rozwiązuje twoich problemów, to znak, że za mało jej używasz. Ale tak wysokie miejsce nie jest zasługą dobrych chęci czy ilości zadanych ciosów, ale tego, jak operowano kamerą. Gdzie jest podłoga, a gdzie sufit? Za te wspaniałe ujęcia przyznałem walce dodatkowe punkty. Miejsce 5. Midoriya i Bakugo kontra All Might. To jak chłopcy zostali zmuszeni, aby podjąć współpracę, aby zaliczyć egzamin, było dobrym widowiskiem. Ale przyznałem tak wysokie miejsce tej potyczce ze względu na słowa Kackiego. W końcu dowiadujemy się, dlaczego Bakugo jest taki rozwrzeszczany i taki agresywny. W końcu możemy zobaczyć, jak wiele pasji i oddania sprawie w nim jest. Zmieniło to sposób, w jaki postrzegałem chłopaka. Miejsce 4. Endeavor kontra High End. Endeavora poznaliśmy jako złego ojca oraz zakompleksionego faceta na drugim miejscu. Ale gdy w końcu zdobył pozycję najsilniejszego, wcale mu to nie dało szczęścia. Poświęcenie i walka z inteligentnym Nomu była pierwszym prawdziwym krokiem, który wykonał Engie Todoroki, by zadośćuczynić i stać się prawdziwym numerem 1. No i spójrzcie na skalę tego pojedynku. Chłopaki przypadkiem unicestwili pół wieżowca. Miejsce 3. Druga walka Midoriyi z Bakugo. Pierwsze starcie tej dwójki było spowodowane wyłącznie popędliwością Kackiego. Ale druga wymiana ciosów była inna. Żal i uraza, które wypełniały serce Bakugo, były tak duże, że Izuku podjął rękawice i zaczął z nim walczyć na poważnie do tego stopnia, że przekroczył granice, które wcześniej sobie wyznaczył. W tym miejscu bardziej niż rezultat pojedynku interesowało mnie, jakie będzie on miał skutki później. A jednym z tych skutków był gniew profesora Aizawy. Miejsce 2. Midoriya kontra Todoroki. Cóż to była za bitwa! Jak początkowo Todoroki walczył zachowawczo, tak nieustępliwość Midoriyi sprawiła, że przestał myśleć o ojcu i w końcu skorzystał ze swojego drugiego daru. I wtedy się zaczęło. Chłopaki kompletnie się zapomnieli. Poszli na całość. Pełna moc. Ile fabryka dała? Przez chwilę myślałem, że się tam pozabijają. Niewiele zabrakło, aby któregoś z nich rozkawałkowało. Aż czułem ciarki na plecach.
Jeszcze jedno honorowe wspomnienie, które w przyszłości zapewne zdeklasuje wiele wcześniej wspomnianych miejsc. Mam na myśli jatkę, którą urządziła nam ta dziewczyna. Jak ona walczy! Jak tam się lała po soka, jak tam kończyny latały! Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę naszego królika na ekranie. Przejdźmy teraz do pierwszego miejsca. A na miejscu pierwszym mamy All Might kontra All for One. To jak do tej pory chyba najważniejsza batalia, jakiej byliśmy świadkami. Dużo się osłuchaliśmy o tym nikczemnym mistrzu zła, o największym złoczyńcy. Kiedy nadszedł czas konfrontacji, wszyscy oczekiwali walki z efektem wow. I mogę powiedzieć, że się nie zawiodłem. Pomimo widocznej przewagi, jaką posiadał All for One, All Might nie odpuścił. Pokazał, czym jest poświęcenie, czym jest heroizm. To była bitwa najsilniejszego bohatera, godna miana ostatniej. Jak wam się podobał ranking? I jakie są wasze ulubione starcia w Akademii? Czekam na komentarze. Liczę również na waszą łapkę i suba. Do następnego razu.